Dzień dobry, witam serdecznie. Jadę w stronę Parku Narodowego Buindi. Przemierzam tereny gdzieś tam trochę poza szlakiem, poza trasą. Tutaj widzimy obwoźny sklep. Jestem w okolicach jeziora Edwarda. No i możecie zobaczyć, jak ludzie tutaj żyją, jak mieszkają. Fantastyczne miejsce. Jezioro Edwarda, jest taki targ rybny, tam widać ludzie, rybacy sprzedają ryby prosto z kutra. Catfish, how much for example this fish cost? 30,000. Jadąc do Parku Narodowego Buindi, przejeżdża się przez pola i kawy, i pola herbaciane. To, co tutaj widzicie, to jest herbata. Tego naprawdę jest bardzo dużo. I piękne widoki gór. Zobaczmy tutaj, jak zbierają herbatę faceci, kobiety również. Trochę to przypomina jak na Sri Lance. Zgotti! Do Gotti! Muzungu, czyli biały człowiek, słuchajcie, będzie pomagał. Chyba nie dam rady tak szybko robić jak ta pani. Ta pani jest niesamowicie szybka. Dobra jest, very fast, very fast. Jakie to biedne dzieci, one są bose i nawet koszulek nie mają, a widoki są wszędzie wspaniałe. Zobaczcie, jak wszędzie ciśnie, bananowce rosną, herbata i jakie kolorowe liście. Naprawdę kraj, perła Afryki, zielony kraj. I można powiedzieć, że tutaj ludzie z głodu nie umierają, ale naprawdę są bardzo biedni. Boso, nie mają nawet koszulek. Cały czas pola herbaciane. Jest przepięknie. Jestem już w Buindi, w lesie deszczowym, nieprzeniknionym lesie. A jak las deszczowy, to często tu pada. Tak więc zaczynają się zagęszczać chmury i będzie padał deszczyk. Już zaczyna właściwie kropić. I piękne pola herbaciane, przepięknie, zielono soczyście. Późnym popołudniem docieram do Ruhija. Jest to brama do Parku Narodowego Buindi. Stąd rozpoczynają się trekkingi do goryli. Są, jak to w centrum tego miasteczka, różnego rodzaju pamiątki, a że tutaj wszyscy przyjeżdżają na goryle, no to pamiątki są związane z gorylami i takie domki. Jestem na wysokości 2300 metrów nad poziomem morza, a więc tym samym w nocy bywa tutaj chłodniej niż w innej części Ugandy. They are making from local people and? And the pygmies. A czyli przez pygmejów i lokalnych ludzi są robione tutaj nie tylko goryle, jako pamiątki, ale również i maski i koszulki.
Jeżeli chodzi o ten trekking, to warto nadmienić, że nie jest to tania rzecz, dlatego że trekking z gorylami w Ruandzie kosztuje $700, $750 czasami za osobę. Natomiast w Demokratycznej Republice Kongo jest taniej, bo jest tam $400. Natomiast najdrożej jest w Ruandzie, bo tam kosztuje to aż $1500 amerykańskich. Jak COVID się pojawił, to w Ugandzie była promocja i za $400 były wydawane te pozwolenia, żeby zachęcić ludziom do przyjazdu. Teraz tych turystów może aż tak bardzo dużo nie ma, dlatego że niedawno była Ebola i dużo osób odwołało przyjazd do Ugandy. Niemniej jednak jest to jedna z droższych rzeczy, żeby oglądać. No jest gwarancja tego, że się zobaczy, bo jeżeli się nie zobaczy, no to można następnego dnia pójść też na trekking, chyba w ramach tej samej ceny, lub też 50% zwracają. I minimalny wiek osoby, która idzie na trekking z gorylami, to jest 15 lat. Dobrze, przenocuję i jutro rano ruszam, pokażę Wam, jak trzeba być ubranym na trekking na goryle. Docieram do miejsca, skąd rozpoczynają się trekkingi. No jeżeli nie czujecie się na siłach, to warto przyjechać wcześniej po prostu, dlatego że tutaj następuje podział na poszczególne grupy. Ci, którzy mniej czują się na siłach, to podejdą do goryli po około godzinie spaceru. Ci, którzy czują się bardzo dobrze na siłach, no to spacer może zająć nawet 3 godziny w trudnych warunkach. Więc to zależy po prostu od Was. O 8 rozpoczyna się tak zwany briefing, a żeby mieć dobre miejsce, powiedzmy, to trzeba być gdzieś tak 7:20. Więc zaraz nastąpi podział na grupy, będę wiedział, w jakiej jestem grupie. No i parę informacji o zasadach bezpieczeństwa. I tutaj mamy taką mapę, która pokazuje właśnie, gdzie są poszczególne miejsca do obserwacji gorili. Ja jestem w tej części Ruhidja. Tutaj wydawanych jest 6 permitów na 8 osób, czyli 6 razy 8, 48 permitów jest. Tutaj w tej grupie jest 8 permitów razy 8, czyli na 64 osoby, to dziennie mówię. I tutaj są dwie kolejne grupy, tu chyba są 4 po 4 permity, tak więc bardzo ważne jest to, żebyście wiedzieli, jak staracie się o permit, o pozwolenie na oglądanie goryli, do której grupy jedziecie, żeby się nie okazało tak, że przyjedziecie do, na przykład do Ruhidji i się okaże, że macie pozwolenie na szukanie goryli w innej części. Sprawdźcie to, bo to jest bardzo ważne. Away from the gorillas, that's the recommended distance, and then the walking sticks. You be required to leave them behind. At that spot is when your guide will ask you to put on the masks. I tutaj następuje podział na poszczególne grupy, jak one tam się nazywają i tak dalej. Słuchajcie, co zabrać na trekking? Więc tak, musicie się ubrać w długie bluzy, w długie spodnie. I stuptuty możecie zabrać ze sobą, dlatego że one są bardzo dobre, szczególnie jak pada, często tutaj pada, to wtedy błoto się nie będzie wchodziło. No i coś od deszczu, koniecznie, bo mimo że teraz jest ładna pogoda, to jednak może się zdarzyć, że będzie padać. Maseczki, COVID cały czas jest i rękawiczki. Po co rękawiczki? Ano po to, że jak będziecie chwytać się gałęzi, one są czasami ostre, to żebyście nie poranili rąk. No i tyle, i coś do picia trzeba wziąć. A jeżeli na przykład macie plecak, to tutaj są poterzy, którzy za $20 pomogą Wam je nosić. I zaczynam przedzieranie się przez las. Jeden strażnik z bronią jest z przodu, drugi z tyłu i jest też przewodnik. Z racji tego, że się udało przyjechać najwcześniej, to się udało wybrać taką w miarę najłatwiejszą ścieżkę i mam nadzieję, że tak będzie. Jakbym przyjechał za późno, to trzeba by było iść po tej trudniejszej ścieżce. No a po co się męczyć, jak można dojść do rodziny goryli? Tutaj powiedzieli, że jest tutaj 13 osobników, które będzie można tutaj oglądać. Ja zostałem dołączony do grupy 8-osobowej, bo taka jest maksymalna ilość osób, która może być w grupie. I kiki nawet się przydają, powiem szczerze, dlatego że jak się schodzi, to jest ślisko. Jak ktoś nie będzie na swoich, to tutaj bezpłatnie wypożyczają. No i trochę owadów jest, więc dobrze jest się spryskać przed wyjściem.
proszę. I dlatego właśnie warto mieć rękawice, bo to jest roślina taka właśnie kłująco parząca. Jak się je dotknie gołą skórą, to przez 3 minuty będzie nieźle piekło. O, tak wygląda kupa goryla. Widzimy prawie jak ludzka. Robiciele wypatrują goryli. I jestem już po odwiedzinach goryli. Jest to niesamowite przeżycie. Można powiedzieć, że to jest jeden ze szczęśliwszych dni w życiu. Zapytałem się, jak ta kwota tych zapłaty za permity, jak to się rozchodzi. Więc 20% idzie dla lokalnej społeczności, a 80% idzie dla UWA, czyli Ugandan Wildlife Authority, czyli do organizacji, która opiekuje się parkami narodowymi, czyli do rządu, można tak powiedzieć. Ale drogo, ale myślę, że warto raz w życiu właśnie zobaczyć goryle. Teraz wracam do mojego miejsca zakwaterowania, żeby się przebrać i jeszcze przed wjazdem do Ruandy jadę do jezioro Bunioni. A, jeszcze pokażę, jak moje buty będą wyglądały już na koniec tego trekkingu. Buty wyglądają tak, no są ubłocone, bo musiały być ubłocone, bo chodziło się w błocie, ale jednak mam ogromne szczęście, że po prostu nie padało. Stuptuty też bardzo pomagają, bo zobaczcie, całe spodnie bym miał po prostu, za przeproszeniem, uwalone. O, więc buty zużyte, można powiedzieć, i stuptuty to jest takie obowiązkowe na ten trekking. I tak wygląda certyfikat, który właśnie dostaje się za tropienie goryli. Thank you very much. Thank you. Droga z Parku Narodowego Bwindi nad jezioro Bunioni prowadzi też przez piękne krajobrazy, takie wioseczki, które tutaj widać w dole, i pola uprawne. I zobaczmy, chłopak bosy, maczeta. Od najmłodszych lat są uczeni tego, żeby pomagać rodzicom. Docieram nad jezioro Bunioni. Pięknie położone. Jutro będę miał okazję ku temu, żeby popływać po tym jeziorze, spotkać może pigmejów, którzy tutaj zamieszkują jedną z tych wysepek, i spędzić miły czas. A później już jadę do Ruandy. Docieram nad jezioro Bunioni. Teraz sobie troszeczkę po jeziorze popływam, około 3 godzin. Z tym jeziorem związanych jest wiele legend, o których będzie można tutaj usłyszeć. Tutaj sobie pływam po jeziorze, słucham różnych historii Leonarda Schaffera, lekarza, który
pomagał trędowatym, a to jest jego wyspa, wyspa Białego Domu, w której właśnie mieszkał, kiedy chciał odpocząć od trędowatych. Docieram do pigmejów. To jest takie ciekawe, myślę, będzie spotkanie, dlatego że pigmejowie zostali sprowadzeni tutaj w latach 90. ubiegłego stulecia, żeby zamieszkać na tych terenach. Zostali wysiedleni z parków narodowych, żeby nie polować na zwierzynę, ale ciężko im tutaj się przyzwyczaić, bo mieszkali w lasach, a tutaj mieszkają na ziemi, którą muszą po prostu uprawiać. Więc takie spotkanie może być ciekawym doświadczeniem. To są, tak jak sama nazwa wskazuje, niżsi, leśni ludzie. No, można zwrócić uwagę, że rzeczywiście to są biedni ludzie, bo prawie wszyscy chodzą boso i utrzymują się z rolnictwa. Są bardzo prymitywni. Niby mają jakieś szkoły, ale generalnie nauczyciele, którzy są wysyłani, tutaj nie dostają wypłaty, więc nie bardzo chcą tutaj ich uczyć. No, żeby dojść do pigmejów, trzeba się troszeczkę wspinać pod górę. Trochę trzeba nieść wysiłku. No, ludzie, którzy nie byli przyzwyczajeni do rolnictwa, nagle stali się rolnikami. Trochę trudniejsze tutaj jest życie rolników. Jak się nie umie, jak się z pokolenia na pokolenie cały czas polowało w lasach na zwierzynę. To tak jakby człowiek z miasta wyjechał na wieś i musiał zmienić cały rytm życia, stać się rolnikiem. O kurde, się zdrzałem. Widzicie to jezioro poniżej? Właśnie sam musiałem podejść tutaj. Jest to, podejść od razu, kurtka, czapka spadły i bluza też spadły ze mnie. Piękny widok dookoła. No, różnica poziomów jakieś 200-300 metrów. No, ale już jestem blisko, już za mną wioska pigmejów. Na pewno mają fenomenalny widok stąd, bo już tutaj jest ta wioska pigmejów. No ale oni jednak mimo wszystko tęsknią za swoimi lasami. Tu już kolejne pokolenie się urodziło, bo jak przybyli w latach 90., to mamy tutaj już nowe dzieci. No i tutaj pokażą zaraz mi swoje domy, jak żyją. No i co robią na co dzień. Rząd Ugandy zresztą tutaj ich chciał sprowadzić po to, żeby byli swego rodzaju taką atrakcją turystyczną dla osób, którzy tutaj przyjeżdżają. Ja bym powiedział, że to jest taki swego rodzaju rezerwat Indian w Ameryce Północnej. Po prostu skoncentrowani w jednym miejscu, pozwolili mieszkać tylko tutaj. Są tak biedni, że nie stać ich na to, żeby kupić gdzieś ziemię w innej części Ugandy i po prostu muszą trzymać się tych ziem, na których są, nad jeziorem Bunioni. Oh, morning. 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 Good morning. Good morning, sir. Yeah, good morning. Pigmeje różnią się od miejscowych ludzi. Mają inny nos, inne spojrzenie i inne włosy. Już niekoniecznie są tak niscy jak dawniej, czyli do 130 cm wysokości, ale mają już 1,50 m, nawet 1,60 m, bo po prostu też mieszają się z miejscowymi ludźmi. Tutaj wśród pigmejów to jest cała taka gospodyni. What's your name? What's your name? My name is Shaverwanga Devia. Shaverwa, tak jak słyszeliście, ona tutaj mi troszeczkę opowiadała o tym, jak się żyje. Tutaj pozwalają wejść do domów. Tutaj mieszka około 60 osób. Na przykład w tym pomieszczeniu mieszka dwoje rodziców i sześcioro dzieci. Naprawdę mają bardzo trudne warunki. Nie mają żadnego przedstawiciela, żeby pogadał z rządem. Jak się utrzymują, po prostu idą
na pole pracują u kogoś i za cały dzień dostają na przykład miskę sorgu, czyli tutaj takiego lokalnego zboża. A tak pieniądze nie dostają, tylko jak turyści przyjeżdżają, to po prostu dostaną pieniądze. I ani parki narodowe, które je wygnały z tych obszarów chronionych, żeby chronić zwierzęta, nie przekazały im żadnych pieniędzy, ani też rząd ugandyjski. Więc naprawdę w bardzo trudnych warunkach żyją. Dobrze, wracam nad jezioro Bunioni i wracam do miejsca, gdzie zacząłem pływanie. Bardzo ciekawa i interesująca wizyta wśród pigmejów. No jeszcze tylko dopowiem, pigmeje nie mają swojej ziemi, a więc nie mogą uprawiać pola, bo po prostu nie stać ich na to, żeby kupić jakąkolwiek ziemię, a od rządu dostali tylko taki malutki kawałek tam, co byłem z tymi domami. Tak więc jedyna możliwość zarobienia na miskę sorgo to jest to, że pójdą do kogoś pracować. Tyle. Bo nie pojadą nigdzie, nie kupią nigdzie ziemi, nie pojadą nigdzie pracować. Oni się trzymają tutaj tej ziemi, więc mają bardzo trudną sytuację. Czasami ich odwiedzają turyści, którzy mogą ich po prostu wspomóc. Kraj naprawdę wielu potrzeb. Też tutaj im coś zostawiłem, no nie tylko finansowego, ale też i jakieś tam po prostu ubrania. Island. This is where the pregnant and married girls were brought here to die and to starve and die from there, and some could drown in the lake the other side or this side, trying to swim to the mainland. I dopłynąłem do miejsca, z którego rozpocząłem rejs. No po kilku godzinach, rejs trwał 3 godziny, po kilku godzinach już tutaj jest ruch, rano nikogo tutaj nie było. Jeszcze parę słów o tej wyspie Kar, Punishment Island. To jest wyspa, na którą właśnie wysyłali dawniej kobiety, które zaszły w ciążę, a nie zawarły związku małżeńskiego. Były tam związane i albo topiły się, próbując się ratować, no bo jak masz związane ręce i nogi, no to co ty popłyniesz? Nic nie popłyniesz. Albo po prostu umierały z głodu. Temat seksu przedmałżeńskiego był tematem tabu. Ponoć żyje jeszcze tutaj kobieta, która ma 98 lat, a która przeżyła właśnie tą karę, dlatego że żeby ożenić się, trzeba zapłacić swego rodzaju, no pieniądze trzeba zapłacić rodzicom. Niektórych nie stać na to było, więc przybywali na tą wyspę i zabierali taką kobietę, znajdowali taką kobietę i wtedy mogli ją wziąć. I właśnie jest taka jedna kobieta, która ma 98 lat, która przeżyła właśnie tą karę i gdzieś tutaj jeszcze żyje. Zmienię koszulkę i zrobię podsumowanie Ugandy. No i cóż, wyjeżdżam z Ugandy, jadę do Ruandy. Podsumowując Ugandę. Perła Afryki, naprawdę. Tak jak Brytyjczycy powiedzieli o tym kraju, że jest to perła Afryki, mogę to samo stwierdzić, jest naprawdę bardzo piękny. Ludzie wspaniali, uśmiechnięci. No też trzeba im pomagać, bo wielu jest biednych. Mi udało się pomóc, bo zabrałem drugą walizkę tylko z rzeczami dla nich. I w górach szczególnie tych bosych, tych bez koszulek ubierałem. Dawałem im to, co po prostu mogłem dać od serca, to co przywiozłem z Polski. Bardzo fajni ludzie, no i piękne przygody, piękne parki narodowe, wspaniałe goryle, niesamowite wrażenie pozostawiło to na mnie i ogólnie przyroda, bardzo zielono jest w tym kraju. Zobaczcie, spaceruję teraz po lesie eukaliptusowym, bo bardzo dużo tutaj jest eukaliptusów właśnie rośnie, drzewo, które zostało sprowadzone, ale człowiek gdziekolwiek, szczególnie w górach, nie sięgnie wzrokiem, to albo kawa rośnie, zobaczcie, tutaj o kawę mam, albo herbatę tam niżej. Więc naprawdę wspaniały kraj do podróży, do jeżdżenia drogi, bo lodże, hotele są drogie. Chociaż można znaleźć tam i za 30 tysięcy szylingów, czyli jakieś 35 zł za noc, w zależności od tego, kto co potrzebuje i gdzie potrzebuje się zakwaterować. Ale najgorszy jest po prostu, najdroższy jest transport, żeby się przemieszczać samochodem, bo można też autobusikami, busikami. No i drogi też po prostu są drogie bardzo. Wejścia do parków narodowych, już nie wspomnę o szympansach, czy ewentualnie o gorylach. Dobra, wjeżdżam do Ruandy, kolejny kraj. Aha, dzieci jakieś biegną za mną. Pozdrawiam.
serdecznie. Ostrożnie, Jezus, z maczetą biegnie, żeby zaraz tutaj coś nie stało. Hi, how are you? Zobaczcie, uśmiechnięci, bardzo fajni. Look, it's you. Yes. You see? Yes. What do you need this for? Banga. But why? What do you need? For working, yeah? Yeah. You help your father? For cutting trees. For cutting trees, perfect. How old are you? How old are you? Yeah, you. How many years? 10 years old. 10 years old. 10-latek, zobaczcie, i pomaga od najmłodszych lat okay. rodzinie. Okay. What's your name? My name is Ablam. Ablam. Ablam pozdrawia również was. Say hello. Hello. And show me your knife. O, proszę bardzo, 10-latek. Pozdrawiam was i do zobaczenia z Rwandy.